Dzień dobry. Dzisiaj czas zrobić przegląd rozsad, żeby ocenić, co trzeba popikować, co trzeba wysadzić. W mojej mini szklarni w domu mam tutaj cynię. Obok mam bawełnę. Tu poniżej są selery, które są słabo odporne na przymrozki, dlatego one są w domu. Tutaj mam kleomę. Tutaj mam złocień właściwy, bylina. Z tyłu mam trzy odmiany pomidorów, w tym udało się wyhodować pomidora, który nam się wysiał sam na grządce. Tu poniżej mam znowu selery. Tutaj cztery odmiany pomidorów. Dzwonek skupiony. Obok jest bakłażan. Tutaj są trzy papryczki. I pomidor Betalux. Tutaj jest gomfrena. Obok jest kleome. A na dole mam wysiane jeszcze inne nasionka. Zauważyłam, że moja begonia już wyścibie noska, więc wystawię ją na miejsce jasne, ale nie bezpośrednie słońce. I tu jeszcze mamy cynię. Raczej ona nie wzejdzie. Widocznie nasiona były stare albo mokre. Goździk. Tutaj jeszcze szarłat. Tutaj jeszcze różne kwiatki, goździk chiński, ruta, majeranek, nieśmiertelniki, astry. Wszystko przykrywam folią, żeby trzymała wilgoć. Na górze mam jeszcze rozsadę pomidorków, 5 sztuk pomidorów Aztek, które już mają kwiatuszki. One są bardzo malutkie i one takie zostaną, będą dwa razy większe i mają małe żółte owoce. Tutaj mam 5 papryk czerwonych podłużnych. Kilka porów. A w szklarni mam łubiny. Część już wysadziłam do ziemi, część wysadzę po przymrozkach. Z tyłu jest przegorzan. Tutaj werbena patagońska. Tutaj zatrwian, część już też wysadziłam. Z tyłu mamy rudbeckię, green eyes, bylinkę. Tutaj są kupidynki, biały i niebieski. Tutaj jest triakiew. Tutaj też złocień i lewkonie.
tutaj werbena patagońska i gomfrena. W mini tunelu, który ogrzewam, kiedy jest zimno, ogrzewam świeczką. Mam jeszcze krwawnik kichawiec. Tutaj jeszcze wieczornik, jeszcze ostrogowiec i ostróżka, która na razie nie wschodzi. Tutaj piękna szałwia. Tutaj aż jeden dzwonek irlandzki, ale dużo wysiałam jeszcze na zewnątrz, może coś wzejdzie. I tutaj jest krwawnik. Z tyłu jeszcze jest zatrwian tatarski, to jest bylina. Troszkę cebuli. I kraspedia. A poniżej zapas selera. Z tyłu jest rącznik. Tutaj jest mikołajek. Obok złocień i dalia, która jest wysiewana z nasion, ale ona pod koniec sezonu tworzy karpy, które można wykopywać. Jeśli się spodoba nam jakiś kolor jeden, to możemy sobie przechować i te roślinki będą coraz mocniejsze. Tutaj są kosmosy. Tutaj jeszcze driakiew. Obok jest gipsówka. Jeszcze więcej krwawnika. I z drugiej strony lewkonie. A wyżej cynie, które niestety mają zgorzel, więc raczej padną. I tutaj dalia kołnierzykowa. Tutaj jeszcze cebulki. Jeszcze więcej rudbeki i cebulki. I tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Czekamy na lepszą pogodę. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia niedługo.